Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zbieramy się tutaj w tej chwili. Damy sobie minutkę czasu na to. I zaraz będziemy sobie mówić o rzeczach, no, które uważam, że są w tej chwili rzeczami najważniejszymi w Polsce. Już widzę was na podglądzie. Ja sobie tylko włączę drugi podgląd, żeby mi było wygodniej tutaj. Już się łączymy. Tak, już widzimy tutaj. Drodzy Państwo, no, wielokrotnie pytaliście mnie przy różnych okazjach, naturalnie, a właśnie kogo wybierać? Kogo wybierać? Kto powinien być następnym prezydentem Polski? Na kogo głosować? No i dzisiaj właśnie sobie na ten temat porozmawiamy. Słuchajcie, wydaje mi się, że trzeba będzie to nasze spotkanie. O, już widzicie mnie. Chyba podzielimy sobie w skrócie na dwa etapy, jak gdyby, dlatego że jak wiadomo, mamy ludzi, którzy mają ogromne problemy ze sobą psychiczne i nie są w stanie wytrzymać, skoncentrować się dłużej niż 15 minut. No więc być może właśnie dla tych nieszczęśników zrobimy coś tak najpierw szybciej, a potem ja wytłumaczę Państwu całość, o co tu chodzi i dlaczego w tej chwili, a nie w innej chwili potrzebne jest nasze takie wspólne, bym powiedział nawet narodowe skupienie. Dlatego, że moment przyszedł naprawdę w tej chwili krytyczny. I może rozpoczniemy od tego, że ja powiem Państwu kilka takich, że tak powiem, uwag porządkowych, dlatego, że jest tak. Przede wszystkim chciałbym, żebyście nie odbierali tego jako jakiś tam szczególny wykład z mojej strony, czy coś takiego. Przede wszystkim chcę się z Państwem podzielić wiedzą. Wiedzą, której nabyłem przez ostatnie dwa lata, ale w rozmowach i z kontaktem z panem profesorem Mirosławem Matyją. A przede wszystkim jedna rzecz, która mnie bardzo zaintrygowała, to jest właśnie ta jego książka. Zwracam wam na to uwagę, dlatego że prosiłem wielokrotnie, żebyście się z tym zapoznali. Popatrzcie sobie dokładnie na ten tytulik mały. Widzicie? Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że to będzie podstawą do naszej dalszej rozmowy. A więc, jeszcze raz mówię, będę przekazywał Państwu wiedzę, którą nabrałem z tej książki, jak również z długich, głębokich bardzo dyskusji z panem profesorem. I teraz dla tych z Państwa z kolei, którzy nie wiedzą o tym, przybliżę, żebyśmy mieli taki wspólny punkt odniesienia, po prostu przybliżę wam troszeczkę sylwetkę pana profesora, dlatego że pan profesor mieszka w Szwajcarii od ponad już 30 lat i zajmuje się właśnie demokracją szwajcarską i tak dalej. Dwa tygodnie temu dostał już piąty doktorat dotyczący właśnie tych zagadnień. Jest profesorem na wielu uczelniach. Świat czyta jego książki, zaczyna, że tak powiem, kumać, a niestety Polacy nie czytają, nie zastanawiają się nad tym. A jednocześnie Polacy rozpaczają, co z tą Polską będzie i tak dalej, i tak dalej. Wielu obywateli polskich, bardzo świadomych tego wszystkiego, właśnie zwraca na to uwagę. A więc dzisiejszy ten stream poświęcam przekazaniu Państwu wiedzy pana profesora. On bardzo chętnie odpowiada na różnego rodzaju pytania i tak dalej, ale chodzi mi o to, że przyszedł czas na to, żeby się zjednoczyć. Przyszedł czas na to, żeby się zjednoczyć, ale w taki bardzo, bardzo szeroki sposób.
Przyszedł czas na to, żeby pokazać i wskazać właściwą drogę dla Polski, jak i dla narodu polskiego, co uczynił właśnie pan profesor Matyja. To moje wystąpienie teraz, czy mój dialog, jak gdyby, zobaczycie, nie ma żadnych podtekstów politycznych i bardzo proszę również o to, żebyście postarali posłuchać się tego, posłuchać tego, co będę za chwilkę mówił, przepraszam bardzo, ale biorąc pod uwagę dobro Polski, dobro narodu, nie dzisiaj, nie jutro, tylko na przyszłość. Zacznijmy może od tego, że od długiego czasu ja proponowałem właśnie, żeby w Polsce wprowadzić tak zwany wir. Cóż to jest właśnie ten wir? No to jest właśnie podstawa tego, co powinien zrobić prezydent. I ponieważ wy pytacie się mnie bardzo często, a ja też powiedziałem, co bym powiedział Polakom, gdybym był kandydatem na stanowisko prezydenta. Przede wszystkim powiedziałbym tak, drodzy rodacy, chciałbym, żebyście wybrali mnie prezydentem Polski. Pomijam już te aspekty, że jestem niezależny, że nie pochodzę z żadnej z partii i tak dalej, bo to są tematy zupełnie oddzielne. Mimo wszystko wolałbym rzeczywiście, żeby prezydent był absolutnie niezależny i nie pochodził z żadnej partii. Wygląda na to, że tak nie będzie. No ale powiedziałbym wam tak. Drodzy rodacy, niczego w Polsce nie zrobimy, niczego w Polsce nie osiągniemy i niczego nie naprawimy i Polski nie ochronimy przed niczym, jeżeli nie będzie przekazana władza narodowi. W Konstytucji Polskiej mamy wyraźnie napisane, że władza należy do narodu. No niemniej jednak w tej chwili w Polsce jest to tak, że władza niby konstytucyjnie należy do narodu, ale naród tej władzy nie może wykonywać. W związku z tym ja jako prezydent przyszły, chciałbym, żebyście głosowali na mnie, bo wtedy, kiedy zostałbym prezydentem, wtedy jako mój absolutny priorytet byłoby to, że na mocy inicjatywy prezydenckiej zaproponowałbym wprowadzenie wiru. Za chwilkę wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Zdaję sobie sprawę z tego, że będąc prezydentem przez was wybranym, ja nic nie mogę. Ci wszyscy, którzy są w tej chwili kandydatami do fotela prezydenckiego, bazują tylko na sloganach. Na tym, że ten zrobi to, a tamten zrobi tamto, a ten wprowadzi to, a ten nie wprowadzi tamtego. To są tylko slogany, które nic nie znaczą. Natomiast ja, gdybym był już prezydentem, wtedy bym zaproponował wprowadzenie ustaw, które numer jeden, pierwszy mój projekt prezydencki, podkreślam, bo tylko tak mogę zrobić, bo prezydent nie może wprowadzić żadnej ustawy. Pierwszy projekt to był projekt dotyczący wprowadzenia tak zwanego weta obywatelskiego, które to weto musi zakończyć się obowiązkowo referendum. Drugi mój projekt to był dotyczył tego, co już w Polsce istnieje, ale istnieje do połowy, a mianowicie jest tak, że obywatele mają prawo złożyć jakąś inicjatywę. I tutaj przykładem jest inicjatywa na przykład 5G, czy inicjatywa dotycząca wprowadzenia ustaw, w konsekwencji 447. I to widzicie, wszystko padło. Dlatego ja jako przyszły prezydent, drugą moją inicjatywą prezydencką byłoby to, że taka inicjatywa obywatelska musiałaby się zakończyć referendum. No i trzecia sprawa byłoby to, że każde referendum, czyli wynik każdego referendum, obowiązuje polski
rząd. To wszystko. I teraz ja zdaję sobie sprawę z tego, proszę o cierpliwość niejaką, zdaję sobie sprawę z tego, że będziecie mówić, a tego się nie da, oni tego nie zrobią, posłuchajcie mnie do końca. Dlatego, że przy wprowadzeniu tego, że jeżeli mamy ten tak zwany wir, to proszę popatrzeć, przyjrzyjcie się. Weto obywatelskie to nie jest liberum veto. Od razu trzeba to podkreślić, bo zaraz będą komentarze, a liberum veto było kiedyś w przeszłości. Tak, ale to nie chodzi o tego typu liberum veto. Tak jak powiedziałem, referendum jest zakończeniem tego procesu, czyli naród najpierw zgłasza, czy grupa Polaków zgłasza, że nie chce danej ustawy, to z kolei pociąga za sobą automatyczne rozpisanie referendum bez pytania prezydenta, senatu, niczego. I wtedy w referendum, jeśli naród się wypowie, no to naród będzie miał możliwość wyrzucenia do kosza ustawy, która narodowi się nie podoba. A takich ustaw teraz mamy bardzo wiele. Inicjatywa, zakończona referendum, tutaj naród będzie miał możliwość nakazania rządowi wprowadzenia nowej ustawy, takiej ustawy, której naród chce, z możliwością zmiany zapisu w konstytucji. Wtedy naród nie musi się pytać nikogo, tak jak w tej chwili. No i referendum, tak jak powiedziałem, jest obligatoryjne i rząd w wyniku referendum musi zrobić tak, jak nakazał mu w referendum naród. Czyli ja jako nowy prezydent chciałbym właśnie to wprowadzić, dlatego, znaczy pod dyskusję, pod rozmowy sejmowe. Do tego za chwilkę dojdę powolutku, spokojnie. W tym momencie, kiedy wprowadzono by wir, weto, inicjatywa, referendum, naród polski zgodnie z artykułem 4 konstytucji naszej będzie w końcu realnie sprawował nadzór społeczny nad poczynaniami rządu. W tej chwili nie sprawuje, no i jest jak jest. Następny. Będzie rząd, na co zwracam uwagę, bo tu już wybiegam troszeczkę w przyszłość, jeśli chodzi o wasze komentarze, które już widzę w tej chwili, że nie słuchacie tego, co mówię. Będzie rząd, ale nie będzie partii rządzącej. To jest bardzo ważne. Będą partie, ale nie będą miały władzy. Dlaczego? Bo o wszystkim końcowo będzie decydował naród, nie partia. W związku z tym, że nie będzie opozycji, bo opozycją w tym momencie rządu polskiego będzie naród. To nie będzie rozrywających Polskę i Polaków podziałów na lewicę i prawicę, na złych i tych dobrych. Dlatego, że, tak jak powiedziałem, nie będzie opozycji, bo opozycją jest naród. I w tej chwili to wszystko, co się w Polsce dzieje, to jest tylko dlatego, że jesteśmy straszliwie podzieleni właśnie na poglądy lewicowe, właśnie na poglądy prawicowe i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie to by się skończyło, dlatego że dana decyzja o wprowadzeniu ustawy na przykład musiałaby być przeanalizowana pod kątem tego, czy naród się na to zgodzi i czy dana ustawa jest w interesie polskiego narodu, a nie w interesie koncernów, tak jak mamy to w tej chwili. W związku z tym zniknie mowa nienawiści, dlatego że jest ona głównie skierowana na rządzących. Przecież widzicie, co się w tej chwili dzieje. Druga sprawa, skończy się korupcja. Korupcja w tej chwili zarządza Polską i wyniszcza Polskę. Koncerny zarządzające Polską nie będą w stanie przekupić 30 milionów Polaków, ale 30 parlamentarzystów przekupią z łatwością, naprawdę to jest niewyobrażalne. Druga, następna sprawa jest taka, że
media będą w końcu w rękach narodu. To jest niezwykle ważne, bo widzicie teraz, ja o tym mówię, trąbię cały czas, co się dzieje z umysłami Polaków. Zawładnięte są przez media, niekoniecznie polskie. Więc media będą w rękach Polaków i w związku z tym zniknie cenzura prewencyjna. Z automatu jej nie będzie. No i bardzo ważna rzecz, skończy się rozdawanie polskiego majątku korporacjom czy tam innym nacjom. No i teraz ja jako prezydent, kandydat mówię tak, jeśli byście mnie wybrali, to ja tego typu trzy inicjatywy prezydenckie, a więc powtarzam, weto, zakończone referendum, inicjatywa zakończone referendum i samo referendum obligatoryjne, to ja jako prezydent bym od tego zaczął. Co zresztą? No właśnie, widzicie państwo, w tej chwili przewala się przez Polskę fala różnego rodzaju protestów, różnego rodzaju strajków. To nic nie da. Dlatego, że to są rozwiązania prymitywne, to są rozwiązania siłowe. A w Polsce i Polakom potrzebne są rozwiązania inteligentne. Inteligencja jest nie do pobicia. Na to nie ma siły. Dlatego inteligentne podejście przyszłego prezydenta może właśnie zmienić całkowicie Polskę. Dlaczego? No bo będą konsekwencje tego, wynikające właśnie z wprowadzenia wiru. I to oczywiście musi pójść pod obrady Sejmu. I już nie piszcie mi tutaj tych rzeczy, dajcie mi dokończyć. Dlatego, że te trzy inicjatywy prezydenckie, no ja nie byłbym w stanie ich wprowadzić. Ja tylko teraz, jako kandydat na prezydenta, mówię społeczeństwu polskiemu, co bym zrobił. Bo to odmieniłoby całkowicie, ale całkowicie Polskę od spodu do wierzchu, że tak powiem. I teraz tak. To są tylko moje inicjatywy. Ja te inicjatywy, oczywiście z konieczności, musiałbym przekazać do Sejmu. No i teraz widzicie, o co chodzi. Chodzi o to, że Sejm musiałby w procesie normalnych procesów ustawodawczych, Sejm musiałby te moje projekty przegłosować. Ale popatrzcie. Ponieważ byłyby to projekty prezydenckie, bo to są inicjatywy prezydenckie, one nie muszą być podpisane przez 200 tysięcy Polaków i tak dalej. One już z definicji, jako inicjatywa prezydencka, przechodzą do głosowania w Sejmie. Ponieważ pochodzą od prezydenta, no wtedy marszałek Sejmu nie włoży ich do zamrażarki, bo się nie odważy. I tu przychodzi najbardziej krytyczny moment, moim zdaniem, całości. Otóż przekazałbym moje inicjatywy do Sejmu i jednocześnie zwracałbym się do Sejmu w ten sposób. Drodzy posłowie, ja jako prezydent przekazuję wam pod głosowanie trzy pakiety moich inicjatyw, które doprowadzą do tego, że Polska stanie się inną Polską, że Polacy zaczną mieć władzę w Polsce, jak do tej pory nigdy nie mieli, że wy, głosując na to, staniecie się prawdziwymi posłami działającymi w interesie Polski i polskiego narodu. I powiedziałbym tak, drodzy posłowie, przyszedł czas według mnie jako prezydenta, przyszedł czas na to, żeby przekazać władzę polskiemu narodowi zgodnie z konstytucją, która w tej chwili oczywiście jest łamana, bo niby z jednej strony naród ma władzę, a z drugiej strony nie może tej władzy wykonać. No i mówi się, władza to rząd. Nie! Władza to nie rząd. Rząd wykonuje władzę w imieniu narodu,
ale rząd nie może stanowić władzy, dlatego że doprowadzimy do dwuwładzia. Z jednej strony rząd ma władzę, a z drugiej strony naród ma władzę. I teraz prosiłbym wszystkich posłów o to, żeby zrobili to, co ja uważam jest rzeczą podstawową, a mianowicie to, że prawdziwym patriotyzmem każdego posła jest przekazanie władzy narodowi i pracowanie dla polskiego narodu pod nadzorem polskiego społeczeństwa. To jest szczyt patriotyzmu każdego posła. W związku z tym ja jako, nawet już jako kandydat na prezydenta, powiedziałbym tak. Szanowni posłowie, wszyscy, nie ma znaczenia, z której strony barykady jesteście. Czy jest to pan Kaczyński, czy jest to pan Schetyna, czy ktokolwiek inny. Posłuchajcie, przegłosujcie te moje trzy inicjatywy dla Polski, dla Polaków, dla przyszłych pokoleń. Zapraszam was, was wszystkich, usiądźmy razem do wspólnego stołu i w atmosferze takiego wzajemnego poszanowania się i zgody przegłosujcie te trzy inicjatywy. Ja bym chciał zobaczyć wtedy, co zrobiliby właśnie posłowie. Oczywiście możecie się domyślać i tak dalej, no ja z księżyca nie spadłem, ale wstałby wtedy taki poseł i powiedział, nie, ja się z tym nie zgadzam, bo to ja chcę mieć władzę w Polsce. Wizerunkowo byłaby to katastrofa. No, absolutna. Bo ten człowiek nie nadaje się na posła wtedy. Bo ten człowiek wyraźnie mówi, to ja tobą chcę zarządzać i to ja nad tobą chcę mieć władzę, pomimo że to ty mi dajesz zatrudnienie i ja jestem dla ciebie. I tutaj uprzedzam wszystkich, że bardzo ważne byłoby to, i ja bym tego nigdy w życiu nie zrobił, żebym zaatakował czy obecnego prezydenta, czy obecnych posłów, szefów partii. Po co? To jest bezsensowne. W życiu bym sobie na to nie pozwolił. Wręcz przeciwnie, tak jak powiedziałem, zwracałbym się do wszystkich posłów o wspólną pracę do zmiany Polski. Dlatego, że gdyby polscy posłowie wykazali się prawdziwym patriotyzmem, bo tak jak powiedziałem, to jest patriotyzm. Reszta to są slogany, reszta się nie liczy kompletnie. Gdyby tak zrobili, to wierzcie mi, cały zespół, jaki w tej chwili jest w Sejmie, przeszedłby do historii Polski jako naprawdę wielcy, wielcy Polacy, wielcy polscy bohaterowie. Pozostawiliby po sobie schedę, jakiej nigdy, nigdy nie pozostawił po sobie nikt. I wydaje mi się, że na tym, w tym momencie pozwolimy państwu, którzy nie dają rady już się skupić, opuścić nas tutaj. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. A teraz słów kilka wyjaśnienia dla tych z państwa, którzy chcą posłuchać troszeczkę uzasadnienia tego wszystkiego. Szanowni państwo, ja wielokrotnie się wypowiadałem na ten temat i bardzo, bardzo przepraszam tych wszystkich, którzy usłyszą to ponownie, ale, drodzy państwo, kiedy właśnie przeczytałem sobie tą małą książeczkę i pan profesor Mirosław Matyja odkrył mi pewnego rodzaju możliwości, które rzeczywiście mogą doprowadzić do niesamowitego rozwoju Polski, jakiego nie mieliśmy do tej pory. Byłem zachwycony tą informacją, dlatego polecam jeszcze raz. Ale dla tych z państwa, którym się nie chciało tego przeczytać, to drodzy państwo, zacznę od tego, żebyśmy się zapoznali
z lekcją pewnego rodzaju, dlatego że podkreślam i będę to podkreślał jeszcze raz wielokrotnie, tu wcale nie chodzi o to, żeby do Polski wprowadzić model szwajcarskiej demokracji. Nie, absolutnie, ja sam bym tego nawet nie chciał. Tak jak powiedziałem, Szwajcarzy zrobili fenomenalną rzecz na świecie, za chwilkę o tym sobie powiemy, ale oni też popełnili błędy. Błędy popełnili, ale są najlepsi pod tym względem na świecie. I teraz powiem Państwu, że pan profesor Mirosław Matyja, jeden ze swoich doktoratów ma właśnie z niedoskonałości modelu demokracji szwajcarskiej. A więc mamy Polaka, znawcę największego tego typu rzeczy najprawdopodobniej na świecie, który ma to opanowane, jak mówimy, w małym palcu, i on mówi, uczmy się od Szwajcarów, bo my możemy zrobić to lepiej. I teraz powiem Państwu tak w bardzo wielkim skrócie, o co tutaj chodzi. Pierwsza sprawa, to musimy sobie, żebyśmy wiedzieli i nie pisali bzdur w postaci waszych komentarzy. Otóż tak, jak to się stało, że Szwajcaria jest Szwajcarią? Co się stało, że Szwajcarzy stali się takim krajem, że no, do pozazdroszczenia, można powiedzieć? Otóż, drodzy Państwo, działo się to w ten sposób, bo 170 lat temu, tam, gdzie teraz jest Szwajcaria, to był brud, smród i ubóstwo, krótko mówiąc. To było 26 państw, które były atakowane od strony Niemców, Włochów, Francuzów. Oni wiedzieli, że oni zginą wcześniej czy później. I wtedy oni się zebrali i utworzyli no właśnie tą konfederację. Ja tu bardzo dużo upraszczam, ale chcę zwrócić Państwu na tak uwagę na coś takiego. To było 26 państw. Każde miało inne metody funkcjonowania. Każde państwo miało inne języki, inne religie, inne konstytucje, inne sposoby funkcjonowania, inne sposoby rozliczania podatków. Każde państwo było kompletnie inne. I było ich 26. Tak, dzisiaj po tych 170 latach już tego nie pamiętają nawet oni chyba, bo to, te 26 państw, to są dzisiejsze kantony Szwajcarii. I zauważcie, że w tamtych czasach nie było ani świadomości, ani komunikacji. I wtedy, kiedy zakładali swoje państwo, a właściwie nie tyle państwo, co właśnie tą konfederację tych 26 państw, powiedzieli tak, każdy z nas zachowuje własną niezależność. Każdy z nas jest swoim oddzielnym państwem, ale w celach wspólnoty, którą stworzyliśmy, przekazujemy władzę tej wspólnocie w odniesieniu na przykład cła, polityki zagranicznej, obronności kraju i w ten sposób przeżyli. Inaczej by już nie przeżyli dawno, nie byłoby Szwajcarii. To jest bardzo ważne, dlatego że wielokrotnie spotykacie się z zastrzeżeniem takim, a to Szwajcaria, oni mają swoją te już kulturę tego systemu tyle lat. No tak, a my nie mamy takiej kultury. Nie mamy takiej kultury? To co, my jesteśmy głupsi niż Szwajcar 170 lat temu? Naprawdę? Czy naprawdę każdy z was stanie przed lustrem sobie rano i powie, jestem głupszy niż Szwajcar 170 lat temu? Naprawdę? Ja uważam, że Polacy są fenomenalni. Ja uważam tylko, że umysły Polaków zostały zawłaśnięte przez media. Tylko o to chodzi. Natomiast Polacy są dużo bardziej przedsiębiorczy, dużo bardziej pomysłowi. My mamy niesamowite możliwości rozwoju. Ale wracam do tego, że usiłuję wybiec jak gdyby może nie tyle w przyszłość, co pokazać wam, że to nie można mówić tak, że my to nie damy rady. Damy radę. Ktoś napisał, jeszcze nie wiedział, o co chodzi, utopia. Jaka utopia?
Ta utopia według ciebie, człowieku, funkcjonuje już 170 lat. Popełnili błędy, ale my o tym wiemy. I teraz jest ta możliwość, żeby te błędy naprawić. To, co Szwajcarzy zrobili źle. I mamy człowieka, który się na tym zna. Następna sprawa, którą słyszę naprawdę. Oni nam na to nie pozwolą. Co to znaczy oni i dlaczego nie pozwolą? Co to w ogóle jest? Oni nam na to nie pozwolą. No posłuchajcie, no jeżeli będziemy mówić w ten sposób, to do niczego pozytywnego nie dojdziemy. Co to znaczy oni? Czy ja się kogoś pytam o jakąkolwiek zgodę? To właśnie jest inicjatywa prezydenta, która będzie poddana pod głosowanie w Sejmie i wtedy zobaczycie sami, kogo żeście sobie wybrali. Oczywiście, że naiwnością dziecka byłoby przypuszczać, że o, to już oni to wszystko nam załatwią i oni się na to nie zgodzą. Jak się na to nie zgodzą, no to nie zgodzą się na to, żeby przekazać władzę narodowej, to wam teraz coś pokażę. Proszę bardzo. Wiecie co? Jakiś czas temu zrobiłem ankietę, nie wiem, czy to będzie widoczne, gdzie to wszystko omówiłem i się zapytałem, czy chcesz, aby polski naród miał kontrolę, czyli władzę, nad poczynaniami rządu. Widzicie wyniki tego wszystkiego tutaj? No właśnie. Przyjrzyjcie się temu uważnie. No, wyniki tego wskazują na to, że szukam jeszcze, przepraszam, sobie coś zobaczę. 97% respondentów w tamtym momencie właśnie powiedziało, że tak chce. Drodzy Państwo, ja wtedy, kiedy zrobiłem tą ankietę, otrzymałem informację, które naprawdę były porażające, dlatego że na przykład pisze do mnie pan, który dosyć żartobliwie oczywiście mówi tak: panie Jurku, ja jestem zagorzałym pisowcem, ale tak bym chciał. No więc widzicie, co to oznacza? To oznacza również, że wtedy, kiedy wprowadzone byłyby te trzy elementy, dopiero wtedy nastąpiłaby kaskada wprowadzania innych elementów, o których teraz mówią tak zwani kandydaci. Bo oni mówią, a zrobię to, a zrobię. Oni nic nie zrobią, bo nie mają mocy sprawczej żadnej. Więc to jest oszukiwanie społeczeństwa. I teraz bardzo ważna rzecz. Popatrzcie, mówimy o tych kandydatach na prezydenta teraz. Popatrzcie, gdyby któryś z tych kandydatów zaproponował to, o czym ja mówię, i wprowadzono by wir, zakładam, że tak by było, prawda? To ten prezydent przeszedłby do historii jako prezydent, który na wieki wieków zmienił Polskę w sposób pozytywny. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której, na którą nie zwracacie uwagi. Dlatego, że prezydent, taki prezydent, taki podkreślam, czy kandydat, który mówiłby, że chciałby te trzy elementy jako priorytet wprowadzić, to popatrzcie, nas już wtedy nie interesuje to tak bardzo, kim on jest. A wy jedziecie tutaj cały czas ten, a tamten. Wtedy nas to nie interesuje. Czy to jest pan Bosak, czy to jest pan Duda, czy jest ktokolwiek. Nas to wtedy nie interesuje, dlatego że wtedy prezydent wypełnia tylko wolę narodu. Dzisiaj to on może sobie mieć zdanie na temat szczepionek, na temat małżeństw gejowskich, czy cokolwiek, takie, jakie mu się podoba. To jest jego prywatna sprawa i on jako prezydent nie może uprawiać prywaty i wykorzystując swoje stanowisko i swoje przekonania, o których na przykład mówiłem, bo to był dobry przykład, żeby to wprowadzać w Polsce, bo to wtedy ten człowiek przestaje mieć jakiekolwiek
naklejki, a on jest z SB, a on jest Żydem, on jest taki, on jest nikim. On jest do wprowadzenia tego, co chce naród. I dlatego właśnie te wszystkie dyskusje dotyczące, kto ma być tym prezydentem, nie mają sensu tylko na podstawie tego, co oni mówią. Bo oni wtedy, ci kandydaci, przestają się liczyć. Dlaczego? No dam wam następny dowód. Drodzy państwo, kto jest prezydentem Szwajcarii? Ręka w górę. Kto jest prezydentem Szwajcarii? Wiecie? No nie wiecie. Jak to nie wiecie, kto jest prezydentem Szwajcarii, kraju, z którym cały świat się liczy? A wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że rząd całej Szwajcarii, rząd, to jest 7 osób, tam z tego co wiem, nawet nie ma ministra zdrowia w ogóle, jest 7 osób. Te 7 osób stanowią oddzielne ministerstwa, ale oni między sobą wybierają sobie jedną osobę, która będzie prowadzić ich spotkania, i to jest prezydent Szwajcarii. I to jest osoba, która wyjeżdża na lotnisko, przyjeżdża do Donald Trump i ona mówi: dzień dobry, Donald, witam cię w Szwajcarii. Widzicie? Ale prezydent Szwajcarii do domu jeździ tramwajem. On spełnia tylko rolę reprezentacyjną na zewnątrz i prowadzi spotkania ich rządu z 7 osób i co roku jest zmieniany. A więc to wam wskazuje na to, że prezydentura jako taka w momencie, kiedy naród decyduje o wszystkim, to ten człowiek, właściwie jego przekonania nas w ogóle nie interesują. Dlatego poświęcam temu typu podejścia troszkę czasu, bo pasjonujecie się tym, co wam mówią obecni kandydaci, gdzie wasze decyzje dotyczące, na kogo będziecie głosować, są oparte, co, jakie slogany wam wciskają do głowy. A tutaj, w tym przypadku, gdyby któryś z nich powiedział o tym, co ja powiedziałem, i zaprosił wszystkich parlamentarzystów do wspólnego posiedzenia i wprowadzenia szeregu ustaw, które by tego, ten proces by wymagał, to ten prezydent, on ma tylko słuchać głosu narodu. To jest jego obowiązkiem, a tego nie powiedział żaden z kandydatów. Żaden. Więc na kogo głosować? Na tego, kto z tych kandydatów to zaproponuje. Jeśli żaden z kandydatów tego, co mówię, nie zaproponuje, to tracicie czas. Dlatego, że tak jak było, tak będzie. I nie łudźcie się, że cokolwiek się zmieni, bo się nie zmieni, bo nie ma jak. W związku z tym, kto ma być prezydentem, na kogo macie głosować, to jeszcze raz powtarzam, na tego, kto zaproponuje to, o czym ja mówię, bo wtedy są przepotężne możliwości dla Polski. A jeśli tego nie zaproponują, to jest strata czasu. Najbliższy temu, bo ja się przyglądałem każdemu, był pan Marek Jakubiak. Dlatego, że w tym, co partię, czy stowarzyszenie, które założył, czytałem tam jego program i to jest jedyny program ze wszystkich kandydatów, jedyny program, który mówi o wprowadzeniu weta, inicjatywy i odpowiedniego referendum. Tam są jeszcze inne rzeczy, które uważam nie powinny być, bo one nie grają ze sobą. Na przykład mówienie teraz o tym, że zmienimy ordynację wyborczą. No nie zmienimy, bo nie ma takiej możliwości. Ta ordynacja wyborcza, jeśli był wprowadzony wir, miałaby zupełnie inny kształt, ale to byłoby znowu za wolą narodu. I teraz ja to państwu, to nie znaczy oczywiście, że
że moim kandydatem jest pan Marek Jakubiak. Absolutnie proszę tego tak nie brać. Ja tylko wam wszystkim mówię, że z tych wszystkich kandydatów on jeden w swoim programie umieścił de facto wir. Natomiast dlaczego nie powie o tym ani z półsłówka w swoich wypowiedziach publicznych, nie mam pojęcia. Ja tylko mówię, jeden coś tam zrobił, ale cicho siedzi jak mysz pod miotą i nawet nie chce tego powiedzieć, a ja uważam, że kandydat, który powie to, co ja powiedziałem, będzie miał wygrane, bo naród, tak jak ja pokazałem wam, chce, właśnie tego chce, a więc to jest jego elektorat. Gdyby ktoś tak zrobił, to media nie odeszłyby od niego. To byłoby nagłośnione. Oczywiście, że wiadomo, zdaję sobie sprawę, że media by w życiu nie pozwoliły na mówienie o tym na przykład w TVP, bo TVP nie należy do narodu, prawda? To należy do jednej partii, o czym wiemy i nie będziemy się nad tym zastanawiać. Ale gdyby jeden kandydat wyszedł i mówił tylko o tym, podkreślam, jakiekolwiek publiczne spotkania, jakiekolwiek konferencje prasowe. Ja, gdybym był takim kandydatem, to ja bym je zamykał bardzo szybko. Ja bym powiedział, drodzy państwo, będę chciał wprowadzić to, poddamy to pod głosowanie w Sejmie, zobaczymy, kim oni naprawdę są. Jeśli zagłosują, że nie chcą tego wprowadzić, nie są polskimi patriotami i należy natychmiast ich usunąć. Nie wiem, co prawda jak, ale tak bym powiedział. I teraz dziennikarz wychodzi i mówi, no a co pan myśli na temat małżeństw gejowskich? Ja bym wtedy powiedział wprost, to nie jest pytanie do prezydenta Polski. Proszę mnie o to nie pytać. A co pan myśli na temat, no nie wiem, tam szczepionek? To nie jest pytanie do prezydenta Polski. To jest piaskownica, w której już zabrakło piachu. A więc, drodzy dziennikarze, nie zadawajcie mi tego typu infantylnych pytań, bo to nie są pytania dla prezydenta, bo ja jako prezydent będę słuchał głosu narodu. Ale ja mogę wysłuchać głosu narodu tylko wtedy, kiedy naród będzie mógł ten głos wyrazić i dać mi wyraźne rozporządzenie. I ja jako prezydent podpiszę ustawy, na mocy których naród chce pewne ustawy usunąć i podpiszę ustawy, na mocy których naród chce jakąś ustawę wprowadzić. Po to jestem prezydentem, a nie jestem prezydentem od uprawiania prywaty, która dotyczy moich własnych przekonań. Bo moje własne przekonania na temat aborcji, małżeństw gejowskich, adopcji i gejowskich i tak dalej, to są tylko moje wewnętrzne sprawy, ale ja nie wolno mi tych moich wewnętrznych przekonań używać w sprawowaniu urzędu prezydenta, bo ja chcę słuchać narodu, a nie kierować się tym, co ja myślę. A w tej chwili wszyscy kandydaci, jak widzicie, kierują się tylko tym, co oni na ten temat myślą. Bez względu na to, który to jest. Widzicie? I dlatego to tłumaczę, że to jest zupełnie, ale to zupełnie inna klasa postępowania. I to jest możliwe. Bo zobaczcie, gdyby na przykład wygrał pan prezydent Duda, bo jak wiadomo, to wygra. Gdyby wygrał, to nie przeszkadza to wcale temu, że po jego zaprzysiężeniu, to właśnie pan prezydent Duda powiedział, to są moje trzy prezydenckie ustawy, poddaję pod głosowanie. Dlaczego to byłoby bardzo dobre? Dlatego, że drodzy państwo, Polska w tej chwili stoi, jak wiecie, przed gigantycznym problemem i Polacy, i wasze pokolenia stoi przed problemem chociażby właśnie spełnienia wymogów ustawy, amerykańskiej ustawy 447. Prezydent Duda, jeśli zostanie prezydentem, mając za sobą swoją partię,
będzie musiał podpisać ustawy, które przygotuje mu jego partia, on je musi podpisać. Ale prezydent Duda nawet, albo nowy prezydent, by powiedział, no zaraz, drodzy państwo, moment, najpierw te moje trzy priorytetowe ustawy, a potem posłuchajmy głosu narodu. Okay? I to jest ta ogromna różnica. Następna sprawa, dam wam przykład, ale to jest tylko, podkreślam, przykład. Dlatego, że Polska, Polacy zostali w haniebny, wiemy o tym, sposób zaatakowani przez środowiska żydowskie, prawda? Wiemy, że środowiska żydowskie wielokrotnie wypowiadały się publicznie, jako Polacy zamordowali tam Żydów w Jedwabnym. No i teraz pan minister wychodzi i mówi, nie, ja nie pozwolę na obronę Polski, bo obroną jest ekshumacja. Albo wychodzi jakiś inny przedstawiciel narodu żydowskiego i mówi, ach, możecie sobie w referendum zagłosować 100%, a do ekshumacji nie dojdzie. Przepraszam bardzo. Tutaj mówimy o bardzo, bardzo dużym problemie międzynarodowym, gdzie Polacy zostali w tak haniebny sposób oskarżeni i Polacy muszą się bronić. I Polacy powinni się bronić. I nie ma w moim umyśle w ogóle nawet miejsca na kogoś z rządu polskiego, który mówi, nie, 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 nie będziemy się bronić. No tak mówią. Jeżeli tą obroną jest ekshumacja, to decyzja o ekshumacji nie jest ani w rękach pana sierżanta, ani nie jest w rękach jakiegoś polskiego ministra. Tego typu decyzja musi być decyzją polskiego narodu, bo ktoś w obronie tego polskiego narodu stanąć musi. Nikt nie staje, nikt, nawet Kościół. Czy widzieliście, żeby hierarchowie Kościoła zareagowali na to? Nie, cicho siedzą. Kościoła już nie ma katolickiego w Polsce. Kościół już został zdemontowany. Kto będzie bronił Polskę? Kto będzie bronił Polskę przed tego typu atakami? W żadnym przypadku, proszę nie odbierać tego jako mój jakikolwiek atak na środowiska żydowskie. Nie. Od nich trzeba się uczyć dbania o swój naród. A my nie potrafimy. Oni potrafią. Więc tego typu decyzja nie może należeć do kogokolwiek oprócz polskiego narodu. Ale polski naród może zareagować tylko w ten sposób, kiedy będzie miał taką możliwość. A więc nie wolno Polakom siedzieć teraz i czekać, aż się obudzą z palcem w nocniku albo całą ręką, bo będzie za późno. To jest tylko przykład. Druga sprawa. Przecież to pozwoliłoby nam na uruchomienie naszych własnych zasobów energetycznych, których w tej chwili nie wolno nam palcem tknąć. Kiedyś mówiłem, idźcie do Norwegów i powiedzcie, drodzy Norwedzy, od dzisiaj to my wam zabraniamy kopać tam ropy naftowej na Bałtyku. To by was zabili śmiechem. A my, Polacy, mając największe złoża w Europie różnych kopalin, tytan, nie tytan, zgazowanie węgla, gorąca woda i tak dalej. My tego nie rozwijamy, bo nam nie pozwalają, bo nami rządzą koncerny, znaczy rządem polskim rządzą koncerny, które mi na to nie pozwolą. Więc dopóki naród polski nie będzie miał możliwości takiej, to nic z tego nie będzie. Dlatego moglibyśmy wtedy mieć własną energię, jak nam profesorowie, którzy się tym zajmują, mówią, nawet na następne 500 lat. A więc no, przecież to jest coś niesamowitego. Moglibyśmy rozwinąć kopalnictwo, rolnictwo, moglibyśmy oczyścić to rolnictwo w tej chwili. Byłaby, może byśmy wprowadzili suwerenną walutę. Ja jako prezydent powiedziałbym jeszcze jedną rzecz. Nawet teraz, gdybym był kandydatem na prezydenta, ja bym powiedział tak. Następną moją prezydencką inicjatywą byłoby to,
żeby dokonać zmiany w istniejącej ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Na czym ta zmiana by polegała? Ta zmiana by polegała na tym, że ja jako proponent takiej nowej ustawy bym powiedział, że trzeba uwolnić polskich lekarzy spęd obowiązujący ich procedur. Czyli lekarz będzie decydował o zastosowaniu konkretnej terapii w porozumieniu i za zgodą pacjenta. No i koniec. To skróci kolejki niesamowicie. Znacznie będzie bardziej efektywne leczenie, tanie i bezpieczne leczenie chorób przewlekłych. Uniezależni się to od koncernów farmaceutycznych. Uruchomi się badania kliniczne w Polsce, w których w tej chwili w Polsce nie wolno robić. Dlaczego na uczelniach polskich nie robi się w tej chwili badań stosowania na przykład witaminy C czy całej tej terapii, której omówiłem wcześniej? Dlaczego nie? Bo im nie wolno. Bo im nie wolno. A więc jeżeli ja wyjdę, ja jako przyszły prezydent i powiem, o leczeniu pacjenta decyduje lekarz w porozumieniu z pacjentem i za zgodą pacjenta. I to bym chciał mieć wpisane do konstytucji, tak jak zrobili to Szwajcarzy. Właśnie oni to zrobili. Wtedy to nie jest działanie, które rozwiązuje ręce jednej grupie zawodowej. Nie, bo sprawa zdrowia, sprawa leczenia dotyczy każdego Polaka. Każdego, nawet tego, który jeszcze się nie urodził. I tutaj jest właśnie to, co ja jako prezydent bym wtedy zrobił, dlatego że mógłbym, ale to ja jako prezydent bym tylko podpisywał ustawy, których zażądał naród. A ja jestem tylko od tego, żeby to wszystko wprowadzić w życie. Ktoś powie, służby specjalne nie pozwolą. No ale służby specjalne muszą być. Służby specjalne muszą być, ale służby specjalne w tym czasie, w tym momencie, kiedy to naród o tym decyduje, będą pracować dla polskiego narodu, bo muszą być, ale będą pracować dla polskiego narodu, a nie dla kogoś tam jeszcze. Tyle słyszymy o tych aferach. Przecież to już nudno tego słuchać. Dlaczego? Bo nie wolno tego rozliczyć. Wiecie o tym, wszyscy się domagacie. Czy ktoś posłuchał tego, co mówi pan poseł Majka, zasada Kiszczaka? Wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. I wy myślicie, że jeśli ta władza nie będzie w rękach Polaków, narodu, to cokolwiek się zrobi? Nie. Powtarzam tutaj jeszcze bardzo, tak bardzo chciałbym dogłębnie, żebyście to zrozumieli, że tu nie chodzi w ogóle o to, żeby odebrać im władzę, żeby wyrzucić PiS, żeby zniszczyć Kaczyńskiego, żeby gdzieś tam wywalić schetę. Nie w tym rzecz. Widzicie, o co tu chodzi, że to jest rozwiązanie bardzo inteligentne, piękne, niesiłowe. Właśnie trzeba pokazać im, że tego typu postępowanie, tego typu współpraca doprowadzająca do wprowadzenia tych trzech inicjatyw, czyli wiru, spowoduje, że to oni staną się prawdziwymi mężami stanu. O to mi chodzi. I dlatego tu nie mówię o jakichkolwiek politykach. Przecież mamy sądownictwo. No przecież to można wszystko będzie załatwić. System podatkowy, system finansowy, zdjęcie tego przepotężnego strachu z przedsiębiorców, którzy w tej chwili dają zatrudnienie milionom Polaków. Bo teraz na mocy decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego można przedsiębiorcy zabrać całą firmę w jeden dzień. Coś na ten temat wiem. A więc skończy się to bestialstwo systemu skarbowego. Bestialstwo, absolutne bestialstwo urzędów skarbowych. To bym mówił ja jako kandydat na prezydenta. Wspomóżcie mi, działajcie, głosujcie na mnie, bo ja te trzy prezydenckie ustawy będę
chciał wprowadzić. Zobaczcie, czy zagłosują. Jak nie zagłosują, to znaczy, że jesteście niewolnikami i coś z tym trzeba zrobić. Polska nauka, polska polityka zagraniczna. Przecież my, gdybyśmy uruchomili nasze zasoby energetyczne, ogólnie rzecz biorąc, bo to chodzi i kopalnictwo też, to jesteśmy my, Polacy. Polska jest obrzydliwie bogatym krajem, w którym mieszkają nędzarze. A to byśmy wtedy zatrzymali, bo uruchomilibyśmy takie zasoby energetyczne, że moglibyśmy je sprzedawać innym krajom, bo to nauka nam mówi. Pracodawcy nie byliby obciążeni tym wszystkim, co w tej chwili są obciążani. Przecież korupcja, tak jak powiem, by zniknęła. A więc tutaj jest naprawdę masa rzeczy wynikających, ale dopiero wtedy z tego, kiedy będzie wprowadzony wir. A więc nie mówcie mi, że to inna kultura, inna mentalność. Przecież my mamy jeden język, jeden system oświaty, jaki jest, ale może go wtedy naprawić. Jeden system podatkowy. W Szwajcarii każdy kanton ma swój system podatkowy. To jest najbardziej skomplikowany system podatkowy na świecie. I widzicie, dają sobie radę. Mamy jedną religię, praktycznie rzecz biorąc. My mamy wszystko, czego oni 170 lat temu nie mieli i wy mi mówicie, że tego się nie da. No to jeśli ktoś mi tutaj pisze, a panie Jurku, to tego nie trzeba, to się nie da. No to jeżeli ktoś mi mówi, że tego się nie da, to bardzo proszę wtedy napisać, że się da. Albo co zrobić, że się da. Jeżeli ktoś mi tu pisze utopia, no jaka utopia? Utopia? Parę kilometrów dalej ta utopia już utopią nie jest? To nie są rządy gawiedzi, jak ktoś mówi. Chyba że ty, Polaku, mówiący tak, stajesz się gawiedzią sam w sobie. Ja nie jestem gawiedzią. Ale jeśli ty tak uważasz, no to wyjedź sobie gdzieś na, nie wiem gdzie już teraz. Jeśli czujesz się gawiedzią, to nie moja wina, no. Ja czuję się odpowiedzialnym za kraj, w którym nie mieszkam i w którym długo jeszcze nie będę mieszkał, chyba że będzie prezydent, który wprowadzi wir. Szwajcarzy mają pieniądze. No a skąd te pieniądze się wzięły? Myślicie, że pieniądze szwajcarskie to se wzięły się tak, bo se wykopali je w ziemi? Nie. Tam lokują pieniądze. Dlaczego? Bo kraj jest stabilny gospodarczo i politycznie. I to stałoby się również w Polsce, bo wtedy właśnie bylibyśmy tacy jak Szwajcaria, bylibyśmy lepsi niż Szwajcaria, bo teraz mając mądrość ludzi mądrych, moglibyśmy się uczyć na ich błędach. A więc my mamy niesamowite możliwości. I tam właśnie jest tak, że jeśli rząd wydał ustawę, to jak się Szwajcarom nie podoba, to oni tą ustawę zmienią. Jak sobie chcą zmienić coś w swojej konstytucji, to się zmienią. Następna sprawa to jest coś takiego, co sobie ludzie nie wyobrażają, że może to być w Polsce. Ach, referenda tyle kosztują. Drodzy Państwo, Szwajcarzy ruszają się powoli. Dlatego, że oni zajmują sobie czas na własną edukację swojego społeczeństwa. Ale jak podejmą decyzję, to decyzja jest mądra. My nie musimy się z niczym śpieszyć. To, o czym ja mówię, na pewno zajęłoby całe lata. To jest proces. Ale jeśli ktoś chce zapewnić sobie, swoim dzieciom, wnukom, prawnukom, przyszłym pokoleniom lepsze życie, to powinien teraz od kandydata, którymkolwiek on nie jest, bo ja mówię, nie wskazuję palcem na żadnego, żądać tego, o czym ja teraz mówię. Bo ja, gdybym był kandydatem na prezydenta, to tak bym to ujął, tak bym to powiedział. Drodzy Państwo, referendum, już słyszę, a ktoś tam będzie, że drogie. Jeżeli jest do wprowadzenia nowa ustawa, której zażądał naród, to zanim będzie to referendum, to przez 2, 3, 4 miesiące idzie w mediach narodowych
które należą do narodu, podkreślam, idzie akcja edukacyjna. Mówicie o szczepionkach? Wtedy w mediach narodowych występowałyby osoby, które mówią, trzeba wszystkich pozaszczepiać, kamień u drogi płot i kota pod płotem i psa przy drodze, ale będą musieli to uzasadnić. I w tym samym momencie, czy w następnym programie, występują inni ludzie, kłaniam się, którzy pokażą drugą stronę medalu. I dopiero po takiej kilkumiesięcznej edukacji naród, który jest poinformowany o za i przeciw, podejmuje inteligentną decyzję, która została przekazana przez media narodowe bez wywierania nacisku na tą albo na tamtą stronę, tak jak to się dzieje w tej chwili. Czyli Polacy by byli uwolnieni, dlatego że w takim przypadku, gdyby Polacy mieli jedno medium, swoje, ale mówiące prawdę, jakkolwiek bolesną prawdę, to nikt by nie oglądał tych innych mediów, bo po co? Oni sami by potracili licencję. Dlatego właśnie widzę to tak mniej więcej wasze pytania, czy wasze komentarze. Podkreślam cały czas, że na kogo głosować, to nie jest sprawa tego, że ten mi się podoba, a ten ma ładną buzię, a ten się rozpłakał, a tamten coś tam. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że trzeba głosować na takiego kandydata, który powie, że wprowadzi i przynajmniej wysiłek taki zrobi, że pod obrady Sejmu wprowadzi propozycję, krótko mówiąc, wir. Bo co Sejm potem zrobi, to jest zupełnie inna sprawa. Ale taki kandydat, który tylko o tym będzie mówił, a nie będzie opowiadał bajki, bzdury, że a zrobię tamto, kiedy on nie może nic zrobić, niczego. Więc czy to jest ten, czy to jest tamten, to nie ma znaczenia teraz dla nas. Ważne jest, który z nich społeczeństwu polskiemu powie tak, będę usiłował przynajmniej, prawda, wprowadzić ustawy, projekty moje doprowadzające do przekazania władzy polskiemu społeczeństwu, polskiemu narodowi, tak jak mamy to zapisane w Konstytucji. Na tego trzeba głosować. A dlaczego żaden z nich nie odważy się tego powiedzieć, to już mnie nie pytajcie. Pytajcie ich. Ktoś się zapytał podobno pana Hołowni czy pana Bosaka, co sądzi na temat wiru. Pan Bosak doskonale wie o tym. Dlatego, że wszyscy z poprzedniej jeszcze tak zwanej konfederacji, oni wszyscy byli dokładnie powiadomieni o tym wszystkim, co ja teraz powiedziałem. Żaden z nich się nie wychylił. No, więc to są pytania. Na spotkaniach z kandydatami wy teraz powinniście od nich żądać. Nie pytać się, nie prosić. Wiecie, jeśli na spotkaniu wyborczym powie taki ktoś, taki kandydat, że tych dwóch podstawowych, czyli weta i innego referendum nie wprowadzi, należy z takiego spotkania po prostu wyjść, no bo tracicie czas. Nic się nie zmieni. Bez względu na to, jakimi sloganami wam owijają wasze uszy i wasze oczy. No i tak się teraz zastanawiam, czy ktoś powie, my nie jesteśmy gotowi jeszcze na taką zmianę. A kiedy będziecie gotowi? Kiedy będziecie gotowi? W tej chwili, kiedy referendum w Polsce zależy od widzimisię prezydenta i widzimisię senatu, no to taka jest wolność. Referendum ma być z automatu, bez pytania prezydenta o zgody, bo co on ma do tego? On ma wykonać to, co rząd mu podstawi w postaci ustaw, które były wprowadzone z woli narodu. I to jest prawdziwy prezydent. I dlatego nie pytajcie się mnie, którego wybrać.
Ja wam przedstawiłem tylko to, co ja jako kandydat na prezydenta bym zrobił, a wy teraz się zastanówcie, który z waszych wybrańców, bo tutaj strzelacie jak z karabinu nam, tylko ten, tylko tamten, tylko siamten, tylko owamten, czy on to zrobi? Bo jeśli nie zrobi, tracicie czas. To jest strata czasu. W ogóle zostawcie wtedy te wybory, bo one nieważne, kiedy one będą. Nie ma znaczenia najmniejszego. Mnie natomiast bardzo zależy na tym, że gdyby to wprowadzić, to Polacy nie potrzebowali żadnej jałmużny odbieranego im 700 i oddawanego 500. Po co? Po co? Jeżeli wtedy można byłoby, to pokazałem państwu, można byłoby doprowadzić do tego, że Polska stałaby się nie z tej ziemi silna gospodarczo, to wtedy Polacy byliby niezwykle zamożnym narodem. Ale siłą zewnętrznym bardzo zależy na tym, żeby Polska była krajem biednym, ubogim, żeby była żebrakiem, żeby Polska była tylko niewolnikiem tego świata, niewolnikiem tych, którzy dają instrukcje polskiemu rządowi, jak powiedział premier Morawiecki. Jeżeli ktoś ten wir wprowadzi, to nasi rodacy z zagranicy, łącznie ze mną, będą, słuchajcie, tłumami wracać do Polski, bo Polska będzie krajem dużo większym, z czasem oczywiście, z czasem dużo bardziej bogatym niż Szwajcaria, bo my mamy tutaj podstawy. I jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi o demokrację szwajcarską, z daleka od tego. Dlatego, że weto, inicjatywa referendum są podstawą doktryny demokracji. To stosują Szwajcarzy, ale to jest doktryna demokracji jako takiej. I teraz, jeśli ktoś się nie zgadza z tym, to bardzo proszę, macie prawo się nie zgadzać z tym, co ja przekazuję, bo ja tylko przekazuję mądrość pana profesora Matyi. Macie prawo się nie zgadzać. Ale zaproponujcie w takim razie coś innego, lepszego. Bo wielokrotnie tych wszystkich właśnie geniuszy intelektu, którzy piszą, nie, to się nie da, to utopia. Ja mówię, zaproponuj inne rozwiązanie, lepsze, skoro tak mówisz. Cisza po drugiej stronie. No widzicie, to właśnie ktoś napisał, oj, wróciłabym w mgnieniu oka. Nie wiem, czy Marcin chce założyć partię, bo nie chodzi o partię. Partia, słuchajcie, za 3 lata dopiero, trochę więcej. Jest szansa teraz, paradoksalnie, tak jak wam powiedziałem i to powtarzam jeszcze raz, żeby to zapadło w głowy, jest szansa na to przez nowego prezydenta. Czy to jest nowy kandydat? Czy to jest pan Duda? Nie ma znaczenia. Bo on wtedy, tak jak wam udowodniłem, przestaje odgrywać tego typu rolę, jak w tej chwili bałwochwalczo tam się ktoś podchodzi do tego. Ach, to prezydent, to wszystko. Nie, nie, nie. On ma tylko wykonać wolę narodu. I jeżeli Polacy teraz się nie zbiorą i nie wymogą presji na swoich kandydatów, masz to, chłopie, zrobić, to po Polsce już jest. To Polski nie będzie. To, co mówią politycy, może nie politycy, ale publicyści inni, powolne gotowanie żaby. Tak to się właśnie dzieje. Ale nie piszcie mi właśnie Polska jest już sprzedana, bo wyłącznie Hołownia. No ale czy pan Hołownia powiedział to, co ja mówię? Ja tego nie słyszałem. Czy pan Bosak powiedział to, co ja mówię? Ja tego nie słyszałem. Czy pani Kidawa-Błońska przeczytała tam coś z kartki na ten temat? Ja tego nie słyszałem. Czy pan Andrzej Duda to powiedział, co ja mówię? Ja tego nie słyszałem. Widzicie? A ja zagłosowałbym na każdego tego, który to powie. Nie ma znaczenia. Na kogo? Nie ma znaczenia. Oby tylko to powiedział, co ja mówię. Dlaczego? Bo wtedy, kiedy zostanie prezydentem, a BIR będzie wprowadzony, to ja tak jak powiedziałem państwu, jego
preferencje osobiste, religijne, wyznaniowe, etyczne przestają dla nas istnieć. One są dla nas nieistotne. Mogą sobie tam opowiadać cuda boskie, jak chcą. Widzicie? I teraz mówię, są protesty robione, żeby co zrobić? Ja wam podałem to na przykładzie właśnie jedwabnego. Macie 5G. No i co? Widzicie? A gdybyśmy my mieli możliwość weta, to zawetujemy taką ustawę i koniec. I oni muszą tak zrobić. Czy mi się to podoba, czy nie? Wtedy prezydent Polski, jakim jest w tej chwili na przykład pan Duda, ma rewelacyjne tłumaczenie na arenie międzynarodowej. Podpisałem taką ustawę, albo nie podpisałem takiej czy innej ustawy, bo naród polski tego nie chce. Albo podpisałem, bo naród polski tego chce. W związku z tym pan, panie Donaldzie, czy pan, panie Putin, czy ktokolwiek, pani Angelo Merkel, trudno, ale naród polski tak chce. Nie interesuje mnie to, co wy chcecie. Trudno. Irena pisze, pięknie pan mówi, zgadzam się w całej logosłowości, ale nie ma kandydata. No ale to już nie moja wina. Pani Ireno, właśnie o to mi chodzi, to nie moja wina. To wasza wina, bo nie wymagacie tego od nich. Tylko ślepo mówicie, tylko ten, tylko tamten. To wtedy mówicie, no to już niech będzie tak, jak było. No bo będzie tak, jak było. Zmiany żadnej nie będzie. Tylko dziecko myśli naiwnie w ten sposób, że jeśli tego nie zrobią, to jeśli tego nie będzie, to nie będzie niczego. Po prostu to nie będzie żadnej zmiany. A tutaj, co nam to dało, to już mówiłem wam, własna energia, bogactwo niesamowite, rolnictwo wyczyścić, bo przecież umierają Polacy z powodu zatrutej gleby, zatrutych rzeczy, to wtedy dopiero naród może decydować. Patrzę jeszcze tak sobie tutaj na wasze te, bo nigdzie nam się nie śpieszy. Słuchajcie, ta pierwsza część była dla tych, co się śpieszą. Polacy oczekują przepisu na prezydenta. No podałem przepis na nowego prezydenta. Tylko że kto nim będzie? No ale tak, wam chodzi o siły zewnętrzne. No siły zewnętrzne w tej chwili zarządzają Polską, oczywiście. Nie, no słuchajcie, no bardzo was proszę, trzeba podejść poważnie do tego zagadnienia, bo za chwilę będziecie decydować wy o tym, nie ja. Nie, pan Potocki, pytacie się często o pana Potockiego. No pan Potocki, tak samo jak pan Bosak, tak samo jak pan Hołownia, czy pan Kocieniak-Kamysz, jest jednym z kandydatów. Jeżeli on powie, że to, co ja w tej chwili powiedziałem, nie chce się tyle razy powtarzać, nie ma sprawy. Głosuje. A może będzie tak, że dwóch kandydatów z jakiegoś powodu wystartuje z tym i powie, ja wprowadzę wir, a któryś mówi, ja też wprowadzę wir, a wtedy to już sobie decydujcie między nimi. Bo kto ten wir wprowadzi i stanie się prezydentem, to jak pokazałem, nie ma znaczenia. No proszę bardzo, no pan Krzysztof mówi, Bosak najlepszy. A dlaczego najlepszy? Proszę to uzasadnić, dlatego ja wam mówiłem, ja dzisiaj wam powiem, na kogo głosować i uzasadnię to, a to, że nie ma teraz na kogo głosować, to jest wasza wina, nie moja. Bo ja im wszystkim powiedziałem, dostali ode mnie na piśmie, dostali ode mnie MP3, co mają zrobić, nie zrobili. A więc takie mówienie właśnie, ten, bo ten jest najlepszy, bez uzasadnienia, jest prymitywne, no i tyle. No nie, bo ja nie słyszałem, nie, to nie znaczy, że tak nie powiedział, bo ja przecież nie siedzę cały czas, 24 godziny na dobę i nie obserwuję, co któryś z nich powiedział. Jeśli pan Potocki powiedział, że wprowadzi wir, trzeba na niego głosować. Proste, bo on już potem przestaje istnieć, to mówiłem wam. Patrzę tylko jeszcze na wasze jakieś... Proszę, polski Trump Europy to pan Marek Jakubiak. Ja nie wiem, bo
Ja tylko wspomniałem, że widziałem program jego, no czegoś tam, gdzie rzeczywiście w jego programie jest wbudowany weto obywatelskie, inicjatywa i inne referendum. Natomiast on to tam pomieszał jeszcze z ordynacją wyborczą zupełnie niepotrzebnie, ale on jeden to miał. Tylko dlaczego o tym nie mówi? To tak jakby nie chciał wygrać wyborów. No to już mnie teraz naprawdę poważnie zastanawia. No ale co zrobić, by kandydaci poparli WIR? No pani Agnieszko, no trzeba od nich tego żądać. To ja już to mówiłem. Kesja Biernacka. Pani Kesjo, pisze pani tak. Za kim jest pan Jerzy, bo co słucham, to nie mam odpowiedzi. No ja jestem za tym kandydatem, ile razy mam to powtarzać, który poprzez swoje inicjatywy, kiedy już zostanie prezydentem, wprowadzi te inicjatywy WIR pod obrady Sejmu. To za tym jestem kandydatem. No proste. Co jeszcze mam tłumaczyć? Bo już teraz jedziemy po waszych pytaniach. Ale Paweł, bo Paweł pisze tak, proszę sprawdzić oświadczenie o współpracy Potockiego ze służbami. Słuchajcie, jeszcze raz powtarzam, wtedy, kiedy prezydent, kandydat stałby się prezydentem, dlatego, bo on przekaże władzę narodowi zgodnie z konstytucją, która jest teraz łamana, to już potem, czy on współpracował, czy on nie współpracował, szczerze, a co nas to obchodzi? Ma robić tak, jak my mu każemy i tyle. No proste. Oczywiście, że byłoby lepiej, żeby to był kandydat, który nigdy nie był w żadnej partii, który jest niezależny w każdy sposób, finansowo i tak dalej, no to oczywiście, żeby to było lepiej. Paweł napisał, pewnie siedzimy dalej ostatnio z panem 12 godzin. Nie, Pawełku, nie będzie tak. Ja tylko staram się, bo słuchajcie, ja nie będę się już więcej wypowiadał na ten temat. Dlatego, że ktoś też tutaj mówią, halo, co ten WIR? No, ja mówię, przecież macie o tutaj adres internetowy, tam wszystko jest wytłumaczone, a tu się pytacie, co to jest ten WIR. Przecież przed chwilką omówiłem to wszystko. Cofnijcie się trochę w tył więcej. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo o tym się decyduje w tej chwili przyszłość Polski, a nie żadne tam koronawirusy, bzdury takie. Ja takie powiedziałem, ludzie nie rozumieją tego, że ktoś napisał jakiś naprawdę, no to mnie przeraża, że taka jest zapaść intelektualna. O, dopóki pan Jerzy Zięba mówił o zdrowiu, to był fajny, ale teraz wdał się w politykę, stracił moje zaufanie. Przez takich ludzi Polska zginie. Przez właśnie takich ludzi. Bo co? Po pierwsze, ja mówię o tym, o czym chcę, a po drugie, to droga pani czy panie, ty się nie interesujesz Polską? To ja mam się interesować Polską, nie mieszkając w Polsce, a wy mieszkając w Polsce macie to gdzieś? Przez was, przez takich Polska zginie. Ja robię, co mogę, ale inicjatywa dalsza jest w waszych rękach, nie w moich. Ja nie będę już więcej wracał do tego, bo dbanie o Polskę, dbanie o interesy Polski, to jest uprawianie polityki według was? To trzeba mieć naprawdę trochę tutaj w głowie. Nie tak, no. Ale tu nie chodzi o kogo dopuszczają do mediów, czy nie. Tu chodzi o to, co kandydat mówi. Jeżeli nie mówi o wprowadzeniu WIR-u, to zapomnijcie o tym kandydacie, bo on niczego nigdy nie będzie w stanie zrobić. Niczego. I żadnej zmiany nie będzie. A więc jeśli nie chcecie, no to nie będzie. Nie. David pyta, przepraszam za moją niewiedzę, to nie ma co przepraszać, ale czy my jako naród możemy jakoś wprowadzić ten WIR przez zbieranie głosów? Nie. Moim zdaniem nie, za późno. To była taka możliwość poprzez kandydatów byłej Konfederacji, ale oni tego nie chcieli zrobić, więc ja uważam, że doprowadzili się strasznej zdrady. No i dlatego ich tam... No ale jest teraz ktoś tam, kto chce być. Myślę, że Krzysztof Bosak jest na tyle inteligentny, że będzie otwarty na takie propozycje. Damian,
No to mu to powiedz, bo ja to powiedziałem, on wie o tym doskonale. Więc. No, ale co to znaczy bosak, bo widzi problem 447? No i co z tego? Co on z tym zrobi? Nic, powtarzam, nic. Dopóki nie będzie o tym decydował naród, to nic nie zrobi. On sobie może gadać do księżyca, każdy z nich. Dlatego to wam tłumaczę tutaj i powiem, ja już więcej nie będę w to wchodził, ale to jeśli tego sami nie zrobicie, to... Nie, nie, wychodzenie na ulicę nic nie daje. Po co? Po co? To są rozwiązania prymitywne, które są bardzo łatwe do opanowania przez tych, którzy w tej chwili tam siedzą i niby rządzą. Dlaczego? Bo oni to po prostu zignorują i koniec. Więc wychodzenie na ulicę nie, to jest stary sposób, trzeba inteligentnie zadziałać. Waszą inteligencją, ale inteligencją waszych kandydatów. A więc to jest wasza wina teraz, to jest wasza robota, żeby nie prosić ich o nic, tylko mówić, panie Hołownia, panie Bosak, panie tam Kosiniak-Kamysz, ma pan wprowadzić to i to. A on powie, nie, no to do widzenia, to tam są drzwi, pokazać mu i tyle, bo on nie jest zainteresowany losem Polski. W ogóle. Ale musicie być stanowczy, a nie takie siamry. Ale czy Polacy obecnie chcą takiego prezydenta? Jakiego? No jakiego? Takiego prezydenta, który przekaże władzę narodowi zgodnie z konstytucją? To Polacy takiego prezydenta nie chcą? To nie zasłużyli na ten kraj, jeśli tego nie chcą. O, czekajcie, bo tu pan Maciek pisze coś. Wszystko piękne, prezydent z wirem, załóżmy, jest wybrany, załóżmy, że tak, już jest, następnie ów prezydent wnosi do Sejmu inicjatywę uchwalenia wiru. I co? Jajco. Sejm pokazuje prezydentom, no ale Maciej, ja właśnie o tym mówiłem. To kiedyś można to było zrobić głosami posłów, teraz pozostaje tylko jedna możliwość. Bardzo dziękuję za ten wpis. No to jest konstruktywny wpis, tylko że ja na ten wpis już odpowiedziałem. Oczywiście, że masz rację, że prezydent wnosi do Sejmu inicjatywę uchwalenia i co? Jajco. Sejm pokazuje prezydentowi środkowy palec. Nie! Nie. Zrozumcie to. To nie Sejm pokazuje prezydentowi środkowy palec. To Sejm pokazuje wam środkowy palec. O to chodzi. To posłowie, którzy powiedzą nie, a to są ludzie, którychście wy wybrali jako posłów reprezentujących was, to każdy z tych, którzy mówią nie prezydentowi w tym przypadku, pokazuje wam środkowy palec. Widzicie? Dlatego powiedziałem, że taka inicjatywa prezydencka, ja bym wtedy powiedział, tak, powtarzam to drugi raz i błagam was, nie ochrzaniajcie mnie za to, że się powtarzam. Bo widzicie, że do chwili tu przychodzą ludzie i mówią, o czym pan mówi? No, powtarzam jeszcze raz. Gdybym ja, jako przyszły prezydent, będący, tak jak tu pan napisał, zresztą całkiem słusznie i bardzo przytomnie, to ja bym powiedział, drodzy państwo, posłowie, wszyscy posłowie, przekazuję wam to pod głosowanie, bo Polska na to zasłużyła, bo polski naród na to zasłużył, polski naród jest gotowy na to, żebyśmy my, czyli wy posłowie, pracowali dalej dla dobra Polski pod nadzorem polskiego narodu, tak jak mamy to zapisane w Konstytucji. I usiądźmy razem w zgodzie, bez opluwania się w żaden sposób, tylko usiądźmy razem teraz i wprowadźmy serię właśnie ustaw, bo to musi tak być, żeby ten wir wprowadzić. A więc to, co pan napisał, no i co, jajco, kto im skoczy? No nikt im nie musi skakać, bo to są ludzie, którzy to wam pokażą ten środkowy palec. A więc to ty skocz teraz temu, co go wybrałeś. No to jest takie proste. Nie, nie, ja nie.
Rafał, no nikt wiru nie wprowadzi, Jurku, no ale skąd ty to wiesz? Bo jak tak będziemy myśleć, to nigdy nie będzie. Słuchajcie, myślcie konstruktywnie, nie mówcie, że się nie da. Szukajcie rozwiązań, żeby się dało. No. Robert Lawa, w jakim okresie możemy wprowadzić wir? Myślę, że to będzie cały proces. To musi być cały proces legislacyjny, ale na przykład trzeba zmienić ustawę o tym, czym jest partia. Na przykład, daję tylko taki przykład, bo definicja partii mówi o tym, że to jest grupa ludzi, która dąży do objęcia władzy. Więc to już trzeba zmienić. No ale to, że powinny być wprowadzone ustawy, które mówią, w skrócie oczywistym, jeśli jest weto obywatelskie, to musi się zakończyć referendum, wyniki referendum są obowiązujące rząd. Jeśli jest inicjatywa obywatelska, to musi się ona zakończyć referendum, wyniki referendum obowiązują rząd. To są podstawy, na których teraz można będzie budować całą przyszłość Polski. To, co powiedziałem, uniezależnimy się od koncernów, nie będzie lewicy, prawicy. Nie ma spotkań wyborczych. To jest problem. Rzeczywiście, tu pan Jan napisał, nie ma spotkań wyborczych, ale są media. Są media. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja takiej mocy nie mam. Ale wy macie, bo teraz o tym, jaki powinien być nowy prezydent, co powinien nowy prezydent jako kandydat mówić społeczeństwu polskiemu, o tym powinny bez ustanku trąbić media internetowe. Oczywiście jeszcze do mediów tych nie dojdzie to wszystko, no ale wyobrażacie sobie teraz, żeby na przykład, no rzucam, pan Jakubiak, no podkreślam, nie wskazuję go jako kandydata, ja tylko mówię, że w jego programie znalazłem wir, którego on w jakiś sposób ani nie mówi, nawet pary z ust nie puści z jakiegoś powodu. Ale daję wam tylko przykład. Gdyby teraz taki pan Jakubiak, znany polityk z dorobkiem, niezależny finansowo, w ogóle widzę, że raczej niezależny, przedsiębiorca, a więc nie historyk, tylko przedsiębiorca o takich czy innych dokonaniach, mówiący biegle, ładnie, przede wszystkim składnie. I teraz wychodzi taki pan Jakubiak, mówi, drodzy Polacy, i mówi to, co ja powiedziałem. To przecież media by go nie odpuściły. Te głównego nurtu. A to poszłoby wtedy do milionów Polaków. I tu byłaby ta edukacja. No ale dlaczego pan Marek Jakubiak tego nie robi? Nie pytajcie się mnie. Podkreślam jeszcze raz. Ja dałem to jego osobę jako przykład. Jeżeli pan Hołownia w swojej gdzieś tam jakiejś tej pokaże wam, że też ma właśnie to, co ja w tej chwili mówię przez godzinę, a więcej, to dlaczego nie? Proszę bardzo. A jeśli będzie to pan Bosak, dlaczego nie? Proszę bardzo. Dla nas, dla Polaków najważniejsze jest to, żeby Polacy decydowali o swoim losie tak, jak teraz nie decydujecie. W ogóle. Nie macie szans. O czym decydujecie? O czym? O niczym. Pani Krystyna, skoro Jakubiak o tym coś pisał, trzeba go zapytać, co z tym wirem. No, ale to nie moja rola. To go zapytajcie. Wir, mówił poseł Wilk ze Śląska, mówił, ale nie jest kandydatem, więc strata czasu. A nikt z rządzących nie wie o wirze. Co nas to obchodzi teraz? My nie rozmawiamy z jakimiś rządzącymi, my rozmawiamy z kandydatem na prezydenta, którego obowiązkiem moim zdaniem jest powiedzenie i zrobienie tego, co ja mówię. Więc nie tędy droga, nie, naprawdę nie szukajcie problemów. No Michał, Jakubiak jest zwykłym dorabiaczem na stołku politycznym. No, a co to ma za znaczenie teraz? No co? Jakie? No jaką konstruktywność niesie ten wpis? No żadnej, chłopie. Idź do Jakubiaka i nie proś go o nic. Tylko powiedz, panie Jakubiak, chce pan wygrać wybory? To proszę to wprowadzić. I tyle. No to jest takie proste. Nie, jeszcze raz powtarzam. Jeżeli druga RP
To dotyczy każdego, powtarzam to, do znudzenia. Nie pytajcie się mnie o konkretnego kandydata, bo ja nie wiem, czy on to powie, czy nie. Ja tylko wam mówię, że powinniśmy głosować na tego, który powie to, co ja mówię, a jeśli tego nie mówi, to trzeba mu pokazać drzwi i powiedzieć do widzenia, na pana czy panią nie głosuję i tyle. No, to jest takie proste. Albo wymagać tego, żeby to zrobił. Także nie pytajcie się mnie o pana Potockiego, bo z tego, co ja wiem, to on tego nie chce. Anna. Partia mu nie pozwoli, bo by władzę stracili, a im na tym zależy. No to jeśli kandydat reprezentuje partię i partia mu na to nie pozwoli, to ta partia jest do odstawki natychmiast. Bo się partia, a przede wszystkim no to co to znaczy partia mu nie pozwoli? To on jest prezydentem partii? Jeżeli widzicie coś takiego, to wypad z tym kandydatem. Do widzenia. Jeśli on już robi interesy swojej partii, to on już nie jest prezydentem. Czy jakiś człowiek z ulicy, który nie ma poparcia partyjnego, ma możliwość wygrania wyborów? Oczywiście, że ma. Oczywiście, że ma. Tylko taki człowiek musi powiedzieć to, co ja mówię. I uważam, że miliony mądrych, rozsądnych Polaków, którzy chcą żyć w dobrobycie i swoje pokolenia, dzieci, wnuków, prawnuków wychowywać w dobrobycie, to by moim zdaniem takiego człowieka natychmiast posłuchali. Okej. Renata, powie, że wprowadzi wir, a po wyborach się wycofa. No nie, nie, no, nie sądzę, że człowiek poważny na tego typu stanowisku, czy kandydujący, powie, że wprowadzi wir, a potem się wycofa. To żądajcie od nich tego, żeby się nie wycofał. Jak się wycofa, to niech zrezygnuje z tego stanowiska. No są takie, słuchajcie, krytyczne głosy i tak dalej, ale po raz dziesiąty pytam, macie lepsze rozwiązanie? Jak macie lepsze rozwiązanie, to o tym napiszcie. Patrzę jeszcze, przepraszam, na wasze, bo tutaj to sobie mogę zatrzymać, wasze te. Dlatego mówię, ja się nie śpieszę, spokojnie sobie omówmy ten temat, bo do niego już nie będziemy wracać. No to, że w Sejmie wir jest nieznany, to nas to nie interesuje w ogóle. No, no, co nas to interesuje? Nie piszcie mi tego, bo... Judyta, wir musimy my zaproponować. Nie proponujcie żadnego wiru kandydatowi. To jest błąd. Macie żądać od niego absolutnej deklaracji, że wir wprowadzi. A jak on wam powie nie, no to powiedziałem, pokażcie mu drzwi, drogi kandydacie, tam są drzwi, do widzenia. Tracimy na ciebie czas. I już. No tak, ale to... Panie Jurku, mam wrażenie, że wszyscy słuchamy pana i nie słyszymy i nie rozumiemy. No jakże to jest takie proste. No tak, no nie ma kampanii wyborczej, to jest ogromny problem rzeczywiście. Tak, zgadzam się, ale... No nie pytajcie się, co z Neos. No co z Neos? No to powiedzcie, mają kandydata na prezydenta? Nie mają, więc zapomnijcie o tym. Nie teraz, nie w tej chwili. Potem tak, ale my teraz mówimy tylko o wyborach na prezydenta. Tak jest, Szymon, masz rację. Bo to jest ten moment, żeby żądać od nich. Nie pytać, nie prosić, żądać, bo to jest wasza przyszłość. To jest przyszłość Polski. A więc nie bawcie się w proszenie, tylko w żądanie. No Polacy, no tak, Polacy żyją w hipnozie. Tutaj Irena napisała, ja napisałem wam, co zrobić, żeby z tej hipnozy się wyrwać. Hmm.
Natalia, gratuluję namawiania całego społeczeństwa do tego, żeby nie głosować. Ja wcale nie powiedziałem, żeby nie głosować. No, no, nie wmawiajcie mi ciąży. Nie, 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 nie sądzę, żeby dużo ludzi nas słuchało, bo gdybym ja mówił o jakiejś prostytutce, która miała seks z jakimś politykiem, to tu byłoby 50 tysięcy, albo gdybym ja kandydował, nie? Nie, 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 to widzicie, Polacy nie są tym zainteresowani, dlatego Polska niestety obawiam się, że zniknie. W sensie zupełnie innym niż w tej chwili. Duda będzie prezydentem i tak zwany naród oleje. Dyskusja o wir jest już bezprzedmiotowa. No ja nie wiem, panie Jusku, czy ona jest w tej chwili bezprzedmiotowa. A nie wiem. Bo gdyby prezydent Duda nie chciał zostać prezydentem, który, jak to mówią media, sprzeda Polskę Żydom, czyli środowisku żydowskiemu, to by zrobił to, co ja mówię teraz. Mariusz, ale to nie jest zarzut do mnie, proszę, że za dużo wymagasz, panie Jerzy, od ludzi. Ja nie wymagam niczego. Ja informuję, że jeżeli chcecie mieć swoją Polskę, to zróbcie to, co mówię. Inaczej, no, będzie źle. Zobaczycie. Zobaczycie, co będzie po wakacjach. Oczywiście, że zdrowie i polityka się łączy, szczególnie kiedy mówimy o zdrowiu narodu. To jak inaczej? No, no ja nie widzę tego. Albo niech przyjdzie ktoś i to zrobi za mnie. Pani Zofia, uparcie. Jeszcze raz mówię. Nie wymagajcie ode mnie, żebym wam palcem wskazał, na kogo głosować. Ja wam mówię, co powinien zrobić przyszły prezydent. Macie od niego tego żądać. I to wy wtedy podejmiecie decyzję, czy takiego kogoś chcecie, czy chcecie, żeby było tak, jak do tej pory. No to tak, będzie gorzej. Nie, 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 pani Ewo, pan Marek Jakubek jest blokowany? Nie jest blokowany. Nie jest blokowany, niezależny finansowo, wpłacił miliony na podatki, kocha polskie. Ja nie wątpię. Ja nie wątpię wcale, ale nie jest blokowany, dlatego że ma internet, ma swoje wystąpienia, ale no, w tych wystąpieniach nie słyszę tego, żeby mówił to, o czym ja mówię. No i tyle, no. Zakończmy ten temat. Bardzo słusznie, pani Ewa. Proszę posłuchać nagrania tego streamu po jego zakończeniu, od początku i nie zadawać tu pytań, bo ktoś wchodzi w drzwi i mówi, o czym gadacie? No. Peter. A, cześć, Peter. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Wirus obnażony. Czas na wir. Świetnie. Poczekajcie, jeszcze patrzę. 447 wyjąć z zamrażarki. Szymon napisał. Szymon, masz rację. Tylko to jest, chwilkę poświęcę temu wpisowi, bo Szymon właśnie napisał, że wyjąć z zamrażarki. No to jest właśnie ten przykład. Widzicie? 200 tysięcy osób podpisało projekt ustawy, który będzie zapobiegał przekazaniu polskiego mienia tego bezspadkowego środowiskom żydowskim. No i to jest piękny przykład. No i co z tego? Widzicie? Co z tego? Jest inicjatywa, ale w rękach marszałka Sejmu wrzucona do tej słynnej zamrażarki. Widzicie, jaką macie władzę? Zero. Żadnej. A gdyby było tak, jak ja powiedziałem, że wpłynęła taka projekt takiej ustawy i on musi pójść pod głosowanie, pod referendum, to was nie interesuje stanowisko rządu ani żadnych ministrów. Przypominam, słowo minister to sługa. I nie zapominajcie o tym. Bo teraz ministrowie traktują was jako słudzy.
Nie zapominajcie o tym. No i to jest piękny przykład. No. Zamrażarki. Nie wyjdzie z zamrażarki, bo nie wyjdzie. No. Bo nie macie żadnego nic do powiedzenia w tym kraju. Nic. Zero, nul. Pani Alicjo, ale nie obchodzą mnie jakiekolwiek dowody drugiej RP, które pan Potocki, jeśli pan Potocki powie to, co ja mówię, to proszę bardzo, niech sobie będzie prezydentem, bo wtedy on już przestaje dla nas istnieć jako ktoś, kto może coś albo może nie coś. Nie, nie będę się wypowiadał na temat NEOS w tej chwili, dlatego że my mówimy tutaj na temat przyszłości waszej, waszych dzieci, ludzi, no skoncentrujcie się na tym. No ten, my mówimy o czymś tu i teraz. Za chwilę podejmiecie decyzję, kogo sobie wybierzecie. Czy wybierzecie sobie niemotę, która nic nie będzie mogła w sądzie zrobić, w Sejmie zrobić, czy wybierzecie sobie prezydenta, który zrobi to, co wy jemu każecie. To jest bardzo ważne, bo ja powtarzam, spędzam tu ten czas na to, żeby to dogłębnie wytłumaczyć, nawet niech mi to zajmie jeszcze 3 godziny, no 3 godziny to nie, ale będziemy zaraz kończyć, ale żebyście potem już nie płakali, ale już będzie za późno. Jak tak będzie, to Polacy będą mniejszością. Jeszcze raz bardzo was proszę o to, żebyście ten koncept, tą ideę, zapoznajcie się z tym wszystkim. Przeczytajcie te opracowania profesora Matei. Kupcie za te 40 zł, ludzie, tą książkę jeszcze następną. Tam macie wszystko wytłumaczone, wszystko pokazane, że to się wszystko da zrobić. Wszystko zależy od was, czy tak chcecie. Dlatego mówię, edukacja, edukacja, ale ja swoje zrobiłem. Poświęciłem czas, dużo czasu na to, na omawianie tych wszystkich rzeczy z profesorem Matyją. Mówię wam tutaj, ale do tego wracał nie będę. Szukam, wiecie czego, szukam jakiegoś takiego pytania, które by było pytaniem takim konkretnym, konstruktywnym, bo chciałbym teraz odpowiedzieć wam na to, ale nie ma. Nie, 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 dajcie spokój Szumowskiemu. Nie, to nie, nie, nie temat teraz w tej chwili. Marcin. Powtarzam jeszcze raz. Słuchajcie wypowiedzi tylko pana Potockiego. No, ale czy pan Potocki chce wprowadzić wir? No, to jest takie proste pytanie, no. Bo z tego, co wiem, to nie. Więc odpowiedź nasuwa się sama. Tak, tak. Ludzie powinni absolutnie właśnie powiedzieć swoim kandydatom, że po prostu tego żądają od nich. Nie bawcie się w żadne proszenie. No jak to? Nie wiedzą, jak to działa. No mówię, to już chwalić Boga drugą godzinę. No właśnie. A Bosak? No co Bosak? No co za pytanie? Wprowadzi wir? Głosujcie na niego. To takie proste. A jeśli nie będzie chciał wprowadzić wiru, to znaczy nie chce, żeby Polska była krajem niezależnym. Jeśli którykolwiek z kandydatów nie chce wprowadzić wiru, to nie chce, żebyście wy, polski naród, mieli władzę nad ich poczytaniami tam, zgodnie z tym, co pisze Konstytucja, prawda? W Konstytucji jest wyraźnie napisane, że to wy macie władzę, więc domagajcie się tego, bo teraz ja tam napisałem taki artykuł, no zobaczcie na tej stronie, która wam się tu cały czas wyświetla. Prezydent ostatniej szansy, bo jeżeli teraz żaden z kandydatów lub też wybrany prezydent, bo kiedyś ten prezydent będzie wybrany, jeżeli ten prezydent nie zrobi tego, o czym my tu teraz rozmawiamy,
to nie łudźcie się, że się cokolwiek zmieni, żadne partie nie pomogą, to może być, ale dopiero za następne kilka lat. Tak? Hubert, zejdź na ziemię, chłopie, czy ja, będąc patriotą, muszę być w Polsce? A co ty zrobiłeś dla Polski? No Maciej, no nieważne komu Sejm pokazuje środkowy palec, ważne, ważne, bo jeżeli Sejm tych propozycji prezydenta nie przyjmie, to nie pokazuje palca prezydentowi, no niech to dotrze do ciebie. On pokazuje palec Sejm tobie. Ten, którego ty wybierałeś do Sejmu, jako twojego reprezentanta, ten ktoś mówi tobie, wiesz co, w nosie to mam, ja chcę mieć władzę nad tobą. No ale jak ty to akceptujesz, no to tak będziesz miał. Będzie to gorzej. Także nie mów, że to wtedy... Ten palec Sejm pokaże tobie. To będzie papierek lakmusowy na patriotyzm posłów, którzy są w Sejmie. Dlatego, że jeśli którykolwiek poseł powie nie do tych trzech podstawowych projektów prezydenckich, nie jest absolutnym patriotą, powinien być natychmiast na gębę wywalony z Sejmu. No i właśnie to jest też fajna rzecz, dlatego że gdyby było coś takiego, moglibyśmy sobie wprowadzić my, naród, prawo, że jeżeli poseł nie zachowuje się godnie, to go wywalamy w czasie kadencji. Widzicie, to wtedy można to zrobić. Teraz zapomnijcie o tym, bo wy nie macie żadnej władzy. Koniec. I wtedy taki poseł powinien być natychmiast usunięty w czasie trwania kadencji. Zresztą ja to w tym moim opracowaniu, do którego zachęcam, przeczytajcie sobie to na spokojnie, to tylko 17 stron. Ja wiem, że to nie dacie wielu z was rady, ale przeczytajcie, macie tam odpowiedzi na to wszystko. No właśnie, co w związku z tym, Hubert? Mirmir, panie Jerzy, w tym czasie mógł pan obejrzeć Halkę Moniuszki na TVP Kultura. Ja sobie to mogę oglądać wielokrotnie, a w tej chwili poświęcam czas na to, żeby wytłumaczyć dokładnie, o co tutaj chodzi. Poświęcam czas na to, żeby wam pokazać i przekazać wiedzę nie moją, nie moją, wiedzę, której ja nabyłem i wiedzę, do której zapraszam was do nabycia. Nie mówcie, że ja jestem jakiś mądry, bo to ja jestem niemądry, ja po prostu nabyłem wiedzę. Nie stoi nic na przeszkodzie, żebyście tej wiedzy nabyli. Dlatego, że ja do tego tematu już więcej nie będę wracał. Bo tak jak powiedziałem, uważam, zrobiłem swoje. A wy teraz macie możliwości przekazywania tych naszych spotkań i tak dalej, i tak dalej. No, róbcie coś. Co to ten wir, proszę w skrócie? Krzysiek. No widzicie? Krzysiu, zakończymy transmisję. Zacznij sobie to oglądać od początku i będziesz wiedział. Bosak powiedział, że oddanie władzy narodowi może być problematyczne i tylko w największych sprawach, które dotyczą wszystkich, czyli emerytury, zdrowia. No absolutna bzdura. Absolutna bzdura. Jeśli takie jest zrozumienie wiru przez pana Bosaka, to w życiu bym na niego nie głosował. No. To jest właśnie infantylizm polityczny. I trudno, no, to niech pojedzie do Szwajcarii, niech się uczy czegoś, niech zobaczy, jak funkcjonuje taki system, o którym ja mówię, 170 lat i funkcjonuje perfekcyjnie. Może nie perfekcyjnie, to za dużo powiedziane, ale funkcjonuje bardzo dobrze. No więc mówię, zadajcie pytania, nie bierzcie na klatę tego, co on wam mówi. No, to jest to, co powiedział pan Bosak, to jest absolutna bzdura, to jest nieprawda. Teraz inicjatywy obywatelskie marszałek Sejmu wyrzuca do kosza. Marianna, no właśnie o tym jest mowa. Od 2 godzin, żeby zrobić tak, żeby nie mógł wyrzucić do kosza. Cały sens tego naszego spotkania jest właśnie w tym. Wiecie co, widzę, że robicie dużo wpisów takich,
Krzysztof, po pierwsze, a co cię to obchodzi, a po drugie, nigdy. Po co? Ja nie jestem chory. Chcę właśnie popatrzeć na wasze wpisy, ale takie, które dają jakąś możliwość mi do odpowiedzenia, czy też wyjaśnienia. Damian, jaki ja już wybrałem, Krzysztof Bosak, ale jak pan Jurek Zięba będzie kandydował, to ma pan mój głos. Nie, ja nie będę kandydował. Czyli jeśli pan głosuje w ślepo, bo w tej chwili w ślepo, nie? Bo pan decyduje, zagłosuje na Bosaka, który wiru nie proponuje, no to jest pana prerogatywa, to może pan to zrobić. Ale proszę nie oczekiwać, że on cokolwiek zrobi, bo nie zrobi. Dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że będziemy się już w tej chwili żegnać, bo nie widzę jakichś takich rzeczy czy wpisów, które by wymagały mojego wyjaśnienia. O, właśnie jeszcze. Pani Marianna, Jakubiak nic nie zrobi, to też marionetka, on może obiecać przed wyborami, a po wyborach ten sam środkowy pan jest, no to wie pani, to w ten sposób to można powiedzieć o każdym. O każdym. Nie, nie, na mnie nie można głosować. Nie, dobra, kończymy, dlatego że już zadajecie pytania typu, no a co z Bosakiem? No gadamy już 2 godziny. Dobra, słuchajcie, więc tak, ogląda nas bardzo mało ludzi i ubolewam nad tym, dlatego że ja robię co mogę, tłumaczę to co mogę, decyzja jest w waszych rękach, ale zainteresowanie, tak jak oczekiwałem, nie będzie jakieś kosmiczne. I dlatego mówię, jeżeli do takiej zmiany nie dojdzie, jeżeli to wy nie spowodujecie czegoś takiego, to bardzo mi przykro to powiedzieć, ale czekają was naprawdę złe, ale to bardzo złe doświadczenia. Już niedługo zobaczycie, co się będzie działo na jesieni, bo wrócicie z wakacji, bardzo się obawiam, nie do tej samej Polski. Ja bym też chciał, żeby to wszystko się poukładało, żeby było tak, jak jest pod względem tym w Szwajcarii. Podkreślam jeszcze raz, absolutnie my nie mówimy tutaj o wprowadzeniu demokracji szwajcarskiej do Polski. W żadnym przypadku, żebyście nigdy nie mówili tego, że ja tak powiedziałem. Natomiast jeśli będzie tak, jak mówimy, to ja z przyjemnością kiedyś być może wrócę do Polski. Natomiast w tej chwili, jeśli tego nie będzie, to absolutnie nie mam najmniejszego zamiaru. Starałem się Państwu przekazać tutaj wiedzę, jak powiedziałem na początku, nie moją. Pokazuję Wam wiedzę, która może zaskutkować znacznie, ale to znacznie lepszą Polską dla Was, dla Waszych pokoleń. Robię co mogę. Uważam, że w tej chwili właśnie powinniście wy masowo, ale to masowo, zwracać się do mediów internetowych różnego rodzaju, żeby nagłaśniały to wszystko, bo wiecie, w tej chwili oni jak się uczepią jakiegoś tematu, to będą to bić jakiegoś tam koronawirusa. Już dosyć z tym koronawirusem. My w tej chwili patrzymy na przyszłość Polski, a nie na koronawirusa, który był, jest, nie będzie go już za rok, jak powiedziałem, będziecie się śmiać sami z siebie, żeście dali sobie te nosy wsadzać w maseczki, jak bezmózgowia. Na szczęście nie dotyczy to wszystkich Polaków. Teraz ten temat, o którym mówimy, to jest przyszłość Polski. To nie żaden koronawirus, to nie żadne szczepionki, to jest przyszłość polskiego narodu, to jest przyszłość waszych dzieci, wnuków i prawnuków. Od was teraz będzie to zależało. Jeżeli wy nie będziecie mieli chęci nawet, żeby masowo zmuszać media inne, bo przecież TVP nie powie na ten temat ani jednego słowa, ale te internetowe, żeby tylko temu poświęcali swoje programy.
tylko temu, niczemu innemu. I to w taki sposób, żeby robili właśnie spotkania z kandydatami, bo oni to mogą zrobić przecież zdalnie. I żeby kandydaci wypowiadali się na ten temat, żeby kandydaci wam deklarowali, że tak, rzeczywiście, tak zrobię, będę starał się wprowadzić wir. Wszystko potem zależy od Sejmu, ale to będzie właśnie papierek listowy. No wiecie, lakmusowy, kim są wasi przedstawiciele w Sejmie. Także bardzo serdecznie wam dziękuję za to. Do tego tematu, tak jak powiedziałem, już nie będę wracał, chyba że gdzieś nastąpi jakaś, nie wiem, informacja, rzecz, która będzie musiała być w jakiś tam sposób przeze mnie wytłumaczona, ale to tylko wtedy. Reszta jest w waszych rękach. No i ze względu na tematykę, którą w tej chwili żeśmy poruszyli i wagę tej tematyki, tak jak powiedziałem, to nie jest sobie żaden wirus. To nie są protesty żadne. To jest waga tej tematyki, o którym teraz mówimy, to jest wasze być albo nie być. Dlatego zrobienie coś w tym zakresie jest czynieniem dobra. I do tego zawsze was namawiam, czyńcie dobro. Ale w tym przypadku to czynienie dobro będzie polegać na wspólnej, intensywnej edukacji, na rozmawianiu o tym wszystkim przy stole, przy obiedzie, na wymaganiu od przyszłych kandydatów na prezydenta, żeby wprowadzili to, bo jeśli tego nie wprowadzą, to wam pokazują środkowy palec. I to jest czynienie dobra. Nalegajcie na to wszystko, upowszechniajcie, mówcie o tym, tłumaczcie. Jeśli macie jakiś problem, może gdzieś tam napiszecie, ja wtedy spróbuję to wytłumaczyć, jeśli będę mógł. Dlatego bardzo serdecznie was wszystkich żegnam. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia, zobaczę, co będzie się działo teraz dalej.